Partnerami kanału są Just Join IT, najpopularniejszy portal pracy dla branży IT w Polsce. Gaminate, suplement poprawiający poziom koncentracji, skupienia oraz energii. Na podstawie naszych danych, które mam tutaj, będziemy sobie wyszukiwać funkcji, która nam tak naprawdę opisze wszystkie te wartości jedną linią. I dlatego to się właśnie nazywa liniowa regresja. Potem przejdziemy troszeczkę do normalizacji, co to jest normalizacja i dlaczego ją trzeba stosować i dlaczego jest ważna, bo jakby to jest też jeden z ważniejszych aspektów ogólnie w całym data science. No tutaj troszeczkę pogadamy sobie, jak to działa. Powiemy sobie o procesie uczenia. Tutaj mam troszeczkę taki prosty schemacik. Opowiemy sobie o gradiencie i co to jest gradient. No i właśnie po tych 5 punktach będziemy mieli czas na takie pytania, jeśli wcześniej nie pojawiły się takie, bym powiedział, bardziej dociekliwe. I na końcu przygotowałem też dla Was takie dosyć podstawowe referencje, czyli źródła do nauki, z których może ewentualnie sobie, jeśli kogoś by zainteresował ten temat, to może sobie sprawdzić te książki oraz te 3 kanały na YouTube. Wiadomo, że na YouTube jest bardzo dużo tych kanałów. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze, ale idzie praktycznie, ja obejrzałem naprawdę ich bardzo wiele i idzie z nich naprawdę, mówiąc kolokwialnie, wyciągnąć no, dużo wiedzy, dużo tej takiej troszkę gorszej, ale też naprawdę dużo fajnej wiedzy, która się naprawdę przydaje. No i zrobiłem sobie taki malutki zrzut ekranu mojego folderu z książkami. Jeśli komuś by, że tak powiem, nie wystarczyło te 5 książek tutaj, to ma jakby większy zbiór. Dobrze, więc tak, zaczniemy sobie teraz od samego programu i powiemy sobie tak pokrótce, w czym to jest napisane. Także nie wiem, czy ktoś miał styczność z PyTorchem. PyTorch to jest taka biblioteka do deep learningu, machine learningu i wielu numerycznych obliczeń, dzięki której możemy właśnie pisać sieci neuronowe. Na przykład jednym z takich fajniejszych feature'ów w każdym tak naprawdę w frameworku do machine learningu i deep learningu, to jest możliwość używania GPU, jeśli nie chcemy korzystać z CPU, ponieważ uczenie na GPU, tego problemu może nie, bo to jest dosyć kolokwialny problem, ale prosty problem, przepraszam, ale jeśli byśmy mieli do czynienia na przykład z jakimiś konwolucyjnymi sieciami, o których kiedyś może uda się też zrobić webinar, no to jednak ta GPU jest bardzo pomocne. Więc tak, pokażę Wam może, jak to działa i dlaczego tak. Wejdziemy sobie na początku, pokażemy sobie, jak wygląda zbiór danych, bo to też jest ważne. Tutaj widzimy jakby dosyć taką no, bezpośrednią wersję, tak? Czy mamy, jaki mamy kraj, szerokość, długość geograficzna i oraz nazwa państwa. I tak, tak wygląda, że tak powiem, nasza mapa świata. Jeśli ktoś by był bardzo dociekliwy, to po prostu nie wszystkie kraje udało się idealnie rozrysować, bo wiadomo, że plotowanie tak, żeby to było idealnie, czasami jest odwzorowanie tych danych tak idealnie, żeby odwzorowały rzeczywistość, jest troszeczkę bardziej czasochłonne, ale chodzi tylko tutaj o sam zamysł, że mamy po prostu jakieś punkty i będziemy szukać tak jakby funkcji liniowej, czyli f od x równa się ax plus b, która, tak mówiąc kolokwialnie, przetnie nam zbiór jak najbardziej po środku. I potem powiem Wam, dlaczego tak to się dzieje. Przejdźmy sobie do momentu uczenia. Jak widzimy, ustawiłem sobie, to może dobra, to jeszcze nie przed uczeniem, troszeczkę to jest za szybko poleciałem, to nie będziemy mówić teraz o uczeniu. Więc tak, tu mamy takie plotowanie, więc jakby nie będziemy się tym zajmować, bo to jest jakby wizualizacja datasetu, to jest jedno, a dwa to są jego wartości. Ale tak, mówiłem tutaj o normalizacji. I dlaczego ona jest bardzo ważna? Jak widzicie, te wartości są dosyć spore, prawda? I w tym momencie pojawia się problem tak zwanego spadku wzdłuż gradientu. Co to jest spadek wzdłuż gradientu? To Wam szybko, ładnie narysuję. Przyjmijmy, że mamy taką funkcję. I to jest nasz error.
Error to jest po prostu coś takiego jak, to są nasze wagi na przednowagę. Error to jest jak daleko nasza predykcja modelu, czyli ta wartość, którą dostajemy od modelu, jest daleka od wartości, które są naszymi wartościami, które chcemy osiągnąć. Czyli tak naprawdę ground truth, to się nazywa po angielsku, albo po prostu targety. I tak naprawdę w uczeniu maszynowym i ogólnie w całych sieciach neuronowych wszystko opiera się tak naprawdę na tej podstawie minimalizowania funkcji błędu od wartości wag. Prawda? Po każdej wadze, bo jak wiemy, jak mamy na przykład funkcję wielozmiennych, czyli funkcja wielozmiennych może wyglądać w ten sposób, x1, x2 i to są dwie wartości kontrybujące, czyli mamy na przykład jakieś tam nasze wejście, to może zrobimy tak, to będzie nasz parametr wejściowy 1 razy x1 i na przykład robimy sobie plus a2 razy x2. I to są wartości niezależne, a tu dostajemy wartość zależną od tych dwóch parametrów, czyli od x1 i x2. I liczymy po nich pochodną. Pochodna potem wygląda w ten sposób, że mamy pochodną po funkcji erroru po x1, a druga to jest pochodna e po x2. No i wiadomo, tak wygląda pochodna cząstkowa, a gradient to jest nic innego jak gradient oznacza się w ten sposób, to jest wzór Nabla. Czyli możemy sobie zrobić, że nasz gradient to jest po prostu pochodna e1 po x1 i e po, czyli naszej funkcji erroru, po x2. I zaraz do naszej funkcji erroru dojdziemy, bo ona jest w programie użyta. I dzięki temu gradientowi dostajemy, gradient tak naprawdę jest wektor, tak jak już mówiliśmy, złożony z pochodnych cząstkowych po każdej zmiennej tej funkcji. Który pokazuje nam tak po prostu, w którym miejscu funkcja rośnie najszybciej. Czyli żeby nauczyć sieć, czyli zminimalizować ten error, który mamy tutaj, wedle danej wartości wagi, czyli na przykład dążymy, żeby ta waga miała wartość 0,5, czyli to jest jakby najbardziej optymalna wartość tej wagi, żeby error był jak najmniejszy, to jest 0, to idziemy do dołu. Czyli nie idziemy. Gradient nam pokaże, że najszybszy wzrost tej funkcji jest jakby w tym kierunku, a my zmierzamy co iterację, czyli mamy pierwszą iterację tutaj, na przykład drugą iterację tutaj, trzecią iterację tutaj i po na przykład 100, 1000 i tak dalej iteracji schodzimy sobie do samego dołu i osiągamy minimum. Dużo się mówi o problemach znajdywania minimów i w sensie minimów lokalnych i globalnych. Czytałem jedną publikację i tam był fajny taki dowód, że lokalne minimum do poszukania tej takiej wartości, która jest najbardziej optymalna, jest praktycznie tak samo dobre albo porównywalnie dobre jak globalne minimum. No w tej funkcji znajdziemy jak naprawdę, tak naprawdę globalne minimum, bo globalne minimum jest w tym miejscu, tak, bo to jest funkcja tak naprawdę kwadratowa, którą tutaj pokazałem. Jakby ona nie jest tą funkcją, tylko to jest funkcja dla przykładu ta tutaj. To jest po prostu funkcja x kwadrat, zwykła, funkcja jednej zmiennej, ale jakbyśmy mieli na przykładzie, troszeczkę sobie zjedziemy w dół, jakbyśmy mieli na przykład tego typu funkcję, na przykład, która wygląda, to byłby jakiś wielomian, no to tak naprawdę globalne minimum na przykład znajduje się w tym miejscu, prawda? To przy uczeniu schodzimy sobie na przykład, trafimy w to miejsce i schodzimy sobie tutaj, więc jakby w tym miejscu już osiągniemy minimum i to jest troszeczkę może już na oddzielny wykład, troszeczkę za bardzo zaczynam odbiegać, ale tylko tak wam dla ciekawości powiem, stąd już tak naprawdę nie wyjdziemy, jeśli byśmy uczyli sieć. To jest jakby tak konceptualnie, tego jakby przez program nie zobaczymy, ale jakby jak trafimy do takiego tak zwanego dołka, to do globalnego minimum nie dojdziemy, ale to tak naprawdę też funkcja będzie miała dosyć dobrą sprawność i dosyć małą wartość funkcji straty. OK, wróćmy do tej funkcji pierwszej i sobie co iteracji schodzimy, aż osiągniemy nasz dół, na przykład po 1000 iteracji. I tutaj znajdziemy takie wartości, które są
które bardzo fajnie minimalizuje nasz error i funkcja ma tak naprawdę bardzo dobre wyniki na zbiorze testowym najczęściej. OK, przejdźmy teraz do kodu z powrotem. A, przepraszam, bo ja mówiłem o normalizacji. Dlaczego normalizujemy? Dlatego, jak już powiedzieliśmy sobie troszeczkę o gradiencie, to mamy tutaj bardzo rozszczelone wartości, czyli po prostu te wartości mają bardzo dużą wariancję i duże odchylenie standardowe. Może nie będziemy wchodzić teraz, co to jest wariancja i odchylenie standardowe. Myślę, że większość osób z nas to wie, jak nie, to porzucę wam fajne stronki z tym. Ale jeśli mamy bardzo rozrzucone dane, to zróbmy sobie nowy. Czyli nasze dane na przykład. Tutaj jest wartość 10, tu jest wartość 1000. I jeszcze mamy sporo danych tutaj. Mamy sporo danych tutaj. To nasz gradient może dosyć mocno skakać. Co to znaczy skakać? Wcześniej minimalizowaliśmy taką funkcję. To tak dla przykładu. Czyli możemy mieć na przykład szybciej schodzi, na przykład, tak co jakiejś iteracji, potem będzie wolniej schodził, bo na przykład trafiliśmy tutaj. Potem znowu na przykład lekko dojdzie z tej strony, czyli teoretycznie może nawet wybuchnąć. Może nie na tym przykładzie to podam. Przyjmijmy, że mamy taką funkcję. To jest nasze minimum. I jeśli mamy nieznormalizowane dane, to nasz gradient będzie dostawał bardzo, bym powiedział, z szerokiego zakresu wartości. Czyli po prostu możemy sobie raz iść tu, a on potem pójdzie tu. Mówię troszeczkę teraz, jakbym mówił do jakiegoś przedszkolaka czy coś, ale myślę, że bardzo, jeśli komuś jakby miałby do tego obiekcję, to możemy bardziej troszeczkę przejść z innej strony, ale myślę, że to bardzo fajnie pokazuje, jak te funkcje zachowują. Więc po prostu mamy dosyć dużo iteracji, żeby dojść do minimum, a jeśli mamy znormalizowany zbiór, czyli nasze wartości, cofniemy się, mają na przykład, są w odstępie na przykład minus 1,1, czyli tutaj nasz cały zbiór testowy wszedł, to na przykład zamiast 1000 iteracji do dojścia do naszego minimum potrzebujemy na przykład tylko 20 iteracji, bo po prostu różnica, tak naprawdę mieliśmy wcześniej dane z przedziału na przykład 0,1000, to w tej chwili mamy dane na przykład z przedziału 0,1. Tak, czyli nasza wcześniejsza wartość miała na przykład 9,99, na przykład 8, to po normalizacji nasza wartość będzie miała, tak naprawdę nie traci swojej jakby własności ta wartość, tylko ją po prostu skalujemy, normalizujemy ją na inny przedział. I po prostu te różnice są troszeczkę mniejsze. Będziemy mieli ją na przykład z taką wartością, tak? Bo jakaś wartość 10, to na przykład będzie 0,01. Więc model jakby dostaje te same informacje, tylko one są przedstawione w kompletnie innym zbiorze. One są znormalizowane i zachowanie jakby całej sieci będzie mniej zaszumione, niż miałoby to w przypadku dużego rozstrzału wartości, gdzie po prostu ten gradient może, mówiąc kolokwialnie, szaleć. OK. Powiedzieliśmy sobie o normalizacji. Tutaj wam teraz pokażę tak najprostsze wejście do tak naprawdę do sieci. Mamy X-train, Y-train, X-test, Y-test. Co to oznacza? To są wartości nasze do treningu, czyli mamy X-ową, Y-ową i podzieliłem sobie jeszcze zbiór na testowy. Tego testowego akurat nie będziemy w tej chwili używać, bo jest dosyć mały, jakby nasz zbiór testowy jest posiada 245 rekordów, tak? 245, bo jest pierwszy, są labelki. Więc podzieliłem sobie po prostu 240 ma zbiór treningowy, a testowy ma 5 wartości. No jego nie będziemy dzisiaj korzystać, bo jakby tutaj nie ma większego sensu. Ale ogólnie czemu się tak to stosuje? Na tych danych trenujemy nasz model, a na tych danych robimy tak zwaną inferencję, czyli po prostu test naszego modelu po nauczeniu, żeby sprawdzić jego sprawność, tak zwaną accuracy. I no i wiadomo, mamy jakby tutaj jakiś shape. I teraz tak, inicjalizacja modelu. Mamy dwa parametry, A i B. No tak jak każdy wie, funkcja liniowa ma parametr A i B. Co te parametry robią? Parametr A, tak naprawdę, jeszcze raz posłużę się paintem. Parametr A odpowiada za slope, czyli nachylenie. Czyli jeśli będziemy mieli na przykład jakiś, jakby A było 1, to funkcja nie będzie nachylona, na przykład 0,5. Może być taka i jak będziemy na przykład
zwiększać parametr, to ona się na przykład będzie nachylać, proste nachylenie, a parametr B, przesunięcie na osi x-owej w prawo bądź w lewo, w zależności od jego wartości. Dalej, nasza funkcja forward to jest jakby nasz cały model. Jakby, no może trochę przybliżę, bo ktoś może mieć problem z widzeniem, nie wiem, czy to jakieś pytanie, nie ma, ok. To jest nasza funkcja forward. Po prostu będziemy ją, mówiąc kolokwialnie, karmić wartościami x-owymi, a ona będzie nam dawać, czyli dajemy funkcji naszą wartość 42, a ona będzie dawać nam coś i będziemy w tym miejscu dążyć do wartości na przykład 1, 1.6, tak? Oczywiście nie mówimy tutaj o niezanormalizowanych danych w tej chwili, bo to jakby tu są niezanormalizowane, potem za chwilkę wam pokażę przedział znormalizowany, ale będzie wszystko to polegać na tym, że na wejściu mamy latitude i dążymy, żeby dostać longitude. Ok, mamy tą naszą funkcję strata, o której wcześniej mówiłem, to jest jedna z, no i chyba praktycznie z najpopularniejszych funkcji strat, tak zwany MSE, czyli mean square error, czyli tak naprawdę średni błąd kwadratowy, jakby to tłumaczyć na polski, to jest jakby to powiedzieć najczęściej wykorzystywana funkcja błędu, ponieważ ma takie dosyć fajne wartości, jak ktoś jakby wie, co to są normy wektora L1, L2, to pewnie znajdzie bardzo podobieństwo do tych funkcji. I tak, dalej. O tym sobie powiedzieliśmy. Idziemy teraz do training pipeline. Czyli tutaj będziemy sobie zrobić takie najprostsze hyperparametry. No w tym przypadku jakby nasza sieć to jest tak naprawdę jedna funkcja, bo to jest liniowa regresja, więc jakby tutaj nie ma większej filozofii. Jakbyśmy mieli jakąś większą sieć, to tam możemy więcej tak zwanych hyperparametrów, czyli tak naprawdę to są, jakby to powiedzieć, hyperparametry to są takie, mówiąc kolokwialnie, przełączniki sieci, czyli jak ona się będzie w danym momencie zachowywać, czyli tak naprawdę learning rate, na przykład ilość feature'ów i tak dalej. Ale tutaj mamy tylko learning rate, który właśnie odpowiada za szybkość uczenia, czyli tak szybko, jak szybko mamy naszą funkcję, jak szybko ona będzie schodzić w dół, co iteracje. Czyli mieliśmy na przykład mały learning rate, to ona będzie sobie schodziła bardzo powoli. I no tylko wiadomo, że w pewnym momencie, czym ona jest niżej, tym ona schodzi wolniej. Także jak damy za mały learning rate, to on tak naprawdę będzie stał przez wieki w miejscu. Jak damy za duży, to na przykład pierwszy krok będzie tutaj, drugi będzie tutaj, trzeci będzie tutaj, a czwarty będzie tutaj i potem wybuchnie, czyli będzie coś takiego. Schodzi i nagle przeskoczy minimum i eksploduje. To się tak nazywa taki problem jak exploding gradients, a to co mówiłem przed tym, czyli że nasze kroki jakby stoją w miejscu, to jest tak naprawdę vanishing gradients, czyli jakby update wagi jest na przykład na takim poziomie 0,0,0,0,1. Więc jakby, żeby przejść chociaż o jedną, jakbyśmy mieli tutaj wartość 1 tu 0,9, no to sami widzicie, jak update'ujemy sobie co jeden element, no to żeby dojść o jeden w dół, czyli żeby tutaj uzyskać wartość na przykład 0,1, no to musimy bardzo dosyć duży okres poczekać. A wcześniej, jak damy za duży, no to po prostu on wybuchnie, jakby przeskoczy tak naprawdę minimum i będziemy mieć nagle wartości erroru na przykład 12 tysięcy, 120 tysięcy, 1 200 tysięcy i tak dalej. I on nigdy do tego minimum już nie wróci. Dalej, co tu się dzieje? Tutaj mamy, tutaj sobie jakby loguje, czyli dodaje losa z każdej z epok. Wrzuciliśmy sobie tutaj 1000 epok. Jakby to nie jest hyperparametr samej sieci, to jest po prostu określa długość treningu. Czyli tak naprawdę jedna epoka to jest przejście przez cały dataset naszego modelu. Czyli tutaj 1000 razy przejdziemy przez te 245 rekordów naszych. Tutaj sobie będziemy tego losa logować. No i mamy jakby funkcję naszą uczenia. No, para każdy zna. I w tym miejscu podajemy xtrain, no i te nasze parametry, które na początku są 0,0. Oczywiście możemy robić jako 0,0. Najczęściej
jak mamy jakieś parametry, czyli na przykład wagi, bo to tak naprawdę to są A1, A2, ale możemy ją tak naprawdę nazwać wagi, bo nasza sieć w tej chwili wygląda w ten sposób, że mamy cyk, cyk. Tu jest neuron sumujący, x1, x2. Tak naprawdę mamy x1, w sensie mamy tak naprawdę x1, tylko że to źle wam narysowałem. Jeszcze raz, mamy cyk, to jest nasze wejście. Mamy neuron sumujący, a tu jeszcze mamy bias. To nasze B robi za bias. Zaraz wam powiem, dlaczego tak. A to jest nasza waga A. A to mamy nasze wejście x1. I tu tak zwane y-hat, czyli nasza predykcja. Suma, wiecie jak wygląda, to jest po prostu n. N równa się 1. x1, w sensie xn razy an w nawiasie plus b. Bias to jest neuron, który najczęściej się na przykład w tym momencie dałem to jako 0, bo jakby to jest funkcja liniowa, więc tutaj dużego to znaczenia nie ma, ale najczęściej ten neuron ma wartości na przykład 1. On tak naprawdę służy za stabilizację sieci, żeby tak naprawdę jej nauka przechodziła, tu jeszcze dodam, y hat to się równa to, żeby ta nauka po prostu przechodziła łagodniej. On ją po prostu stabilizuje naszą sieć, ten bias. I tak wygląda tak naprawdę nasz model. Jest dosyć trywialny, to może tego nie będę kasował. I on nam daje naszą tą y-hat, czyli naszą predykcję. To pomijmy tutaj funkcję robię detach. Ona służy do tego, żeby z tak zwanego autograda PyTorchowego odpiąć nasz zbiór treningowy, żeby po nim nie była liczona pochodna, bo po co? I liczymy los. Tak jak wcześniej wspomniałem, y-hat, y-train, czyli nasza predykcja, nasz target. Tak mamy tutaj predykcja, target. Do potęgi drugiej odejmujemy sobie od niej i liczymy średnią i to zwracamy. Tutaj liczymy backward pass, czyli jak mówiliśmy na początku, liczenie pochodnych po tej i po tej zmiennej, bo to są zmienne niezależne, a to jest zmienna zależna. Jeszcze tutaj wam dodam, że x-owa, y-owa to są zmienne zależne, to jest zmienna zależna, to jest zmienna niezależna. Bo tak naprawdę jak mamy funkcję na przykład y równa się x, to x nie zależy od y, tylko y zależy od x. I dlatego stąd się wzięło, że to jest independent variable, a to jest dependent variable. Przejdźmy dalej. I w tym miejscu, tak jak już wcześniej mówiłem, update naszych wag. I dlaczego mamy tutaj ten minus? Gradient pokazuje najszybszy wzrost funkcji w danym miejscu, prawda? Więc żeby zminimalizować error, to robimy co? Schodzimy w dół. Czyli musimy iść w przeciwnym kierunku do tego, co mówi nam gradient. Gradient nam pokaże, że najszybszy wzrost tej funkcji jest w tym kierunku. To, żeby zminimalizować ten error, czyli dojść tutaj, musimy iść w przeciwnym kierunku. Stąd ten minus. Dużo osób się też na początku o to zastanawia, także myślę, że to zapamiętacie. Jakby mamy sobie ten gradient, czyli nasz wektor, nasz learning rate, czyli tak szybko, czyli to jest ta wartość, która ten nasz hiperparametr sieci, który będzie mówił, jak szybko sobie, jak nasze kroki są duże. Tutaj na przykład mamy 1e do minus 3, czyli po prostu 1k 3 miejsce po przecinku, czyli po prostu 0.003. I odejmujemy sobie wartość naszego a od learning rate'u, czyli tego długości kroku naszego razy nasz gradient. No to musimy sobie zerować gradient, bo jakby jest tak przyjęte, że gradient, te wartości gradientu powinny być zerowane co epokę. I tutaj mam log pass, tak? Tu do tego sobie zaraz przejdziemy. Pokażę wam, jak wygląda nauka modelu i jak wygląda wykres po nauczeniu. Możemy sobie z ciekawości pokażę wam, zasymulujemy sobie, jak wygląda wybuchanie gradientu, bo w tej chwili widzicie, mamy dosyć, no nieduży ten error, to jest 0,2, czyli teoretycznie error to jest 0,2 w tym momencie, więc jest ok, po 1000 epok. Przeszło to dosyć szybko.
No i jakby nasz learning rate nie jest duży, więc jakby tutaj nie mam żadnego wybuchania gradyntu, ani jego zanikania. Jeśli zrobimy sobie na przykład jakąś wartość, na przykład 2, to zobaczcie, co się stanie od razu. Będzie to, o czym oczywiście wam mówiłem wcześniej, czyli exploding gradients. Mamy nany. Widzicie, co się stało. Mieliśmy tam pierwszą epokę, na przykład 0 error, tak, a po 40 parę epokach, prawie 50, no nagle nasz error zaczął rosnąć. No i do dosyć dużych wartości, więc jakby dostaliśmy po prostu nana, więc jakby tutaj straciliśmy kompletnie nad nim kontrolę, może jakieś pierwsze wartości zobaczymy. O, widzicie nasz error? Także już dostaliśmy to infinity, czyli jakby nasz tak naprawdę floating points. Tutaj z tego, co jest, to jest tak, float 32, czyli nasz float 32 po prostu nie zmieścił większej wartości niż ta. Mamy exploding gradients. Żeby mieć nie eksplodujący gradient, czyli na przykład zanikający, czyli vanishing gradient, możemy sobie zrobić dosyć mały learning rate. No dobra, tutaj jeszcze na przykład, o, loss jest też, no tutaj schodzi, no to możemy jeszcze mniej, żeby to zliniowa regresja, to może być po prostu problem, że tego nie zobaczymy, jakby była jakaś większa sieć, to byśmy bardzo fajnie to zobaczyli, zapisałem. Tak, no, no to dokładnie o tym mówiłem, antygradient, tak, po prostu. No widzicie, loss stoi w miejscu. Czyli w tej chwili po prostu się w ogóle nie uczymy. Ogólnie ten los nie stoi tak naprawdę w miejscu, tylko on idzie. Tylko że jak wam tutaj narysowałem, on idzie o po prostu wielkie rzędy po przecinku, także no jakby żeby nam zminimalizował ten error, to byśmy musieli chyba zrobić 100 milionów epok i jeszcze pewnie byśmy nie osiągnęli tego, co wcześniej. No, to więc wróćmy, skończmy z rozwalaniem projektu. No i dobra, przeszliśmy. I pokażmy w końcu output, bo już minęło pół godziny, więc jakby troszeczkę przyspieszę. Mamy mapkę, sieć się nam nauczyła i na końcu dostajemy coś takiego. No jest to troszeczkę, mój zamysł był taki, żeby zrobić coś podobnie jak równik. No idealnie jak równik nie wyjdzie, dlatego że ta linia regresyjna tak zwana, ona dzieli nam zbiór na pół. Albo w ogóle stara się podzielić jak najbardziej ten zbiór na pół, czyli po prostu wyszło na to, że idealnie połowa tych miast jest w tym miejscu, a nie troszeczkę niżej. Bo jak wszyscy wiemy, jakby równik jest wydzielony po środku naszej planety, a jakby miasta nie są budowane, żeby były w okolicy równika, tylko są po prostu rozstrzelone, tak? Więc jakby tutaj tylko tak do przykładu pokazałem, że to tak może plus minus wygląda, że nasze miasta są, w sensie państwa, przepraszam, bo mówimy o państwach, są ułożone troszeczkę jakby bardziej są na górze niż na dole, nie? Jak możemy zauważyć, więcej jest jakby nad niż pod, stąd też ta linia zaczęła się wydzielać troszeczkę wyżej od naszej połowy, która gdzieś równik biegnie troszeczkę w tym miejscu, nie? Gdzieś o tutaj. Gdzieś taki jest równik. Wartości naszych parametrów to jest A i B. Dosyć nie są duże, no bo wiadomo, że mamy tutaj wartości też znormalizowane i też możemy przejść wyżej, albo to za chwilkę. Tak to wygląda. Myślę, że zaraz się pojawią pytania, to po co to stosujemy, zaraz też na to odpowiemy sobie. Nie wiem, czy tu plotuję. O, wartość, nie wiem, czy wszyscy widzą, ale to mam dobrze przekleję na czat, żeby to było. Nie, a to dlaczego? Ponieważ, tak jak mówiłem, nasze państwa i ogólnie jakby kraje, wszystko, no nie są jakby budowane tak, żeby były idealnie pośrodku równika, w sensie w idealnych odstępach od równika, nie? To jest tylko tak dla przykładu. Tutaj wysłałem wam na czat dane niezanormalizowane, czyli mamy dosyć duży rozrzut. To są wartość minimalna i maksymalna, a potem mamy wartość minimalną i maksymalną. Czyli stosujemy tak zwaną kwantyzację troszeczkę. No to może, no, może złe słowo, bo też mogą się pojawić pytania, co to jest. Ale jakby dane nie tracą jakby swoich walorów, tylko po prostu zrzutujemy je na inny przedział, żeby nie były aż tak bardzo rozstrzelone. Okej, dużo tej normalizacji dzisiaj. No i w sumie to by było tak naprawdę na tyle. I jeszcze tylko powiem, co to jest za linia i dlaczego tak. Przyjmijmy sobie taki przykład, bo to może nie za bardzo dobrze to widać, ale przyjmijmy sobie przykład taki, że mamy pogodę, prawda? I nasza pogoda ma na przykład 5 wejść. I te 5 wejść ma nam dać jedno wyjście.
na przykład prędkość wiatru, to dzięki liniowej regresji, no to już może nie będzie aż tak bardzo liniowa regresja, ale tak dla przykładu tylko powiem, możemy sobie dzięki tej funkcji, którą sobie nasza sieć, mówiąc kolokwialnie, wypluje, obliczać na przykład prędkość wiatru, ona sobie je zapamięta i podamy, czy na przykład wiatr jest silny, czy nie jest silny, tego typu rzeczy. No można oczywiście zrobić to zwykłymi równaniami, to jest tylko tak dla przykładu. Możemy szukać jakichś takich punktów po prostu wspólnych dzięki tej linii i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to teraz przejdziemy sobie do pytań, bo pewnie takowe się pojawią, że tak już nie będę tutaj gadał, no to jakby to wszystko wam rzucę. Jak to jest perceptron? W ogóle perceptron, tak jeszcze tylko powiem, to jest taka najbardziej podstawowa architektura sieci neuronowej. Po prostu taka, która powstała zaraz po wojnie. Rosenblatt nazywał, który to stworzył. I tam paru jeszcze jego takich znajomych, gdzieś tam to w Ameryce, na którymś z uniwersytetów stworzyli tam chyba 408 i w 50 chyba drugim było opatentowane. Czy jakoś tak, czy ich pierwsza publikacja. Jeśli jakieś będą... tak, będzie kod do kopiowania. A jeszcze tylko jednej rzeczy nie pokazałem, że to działa. Mamy nasze wartości X-train, a tutaj już nie ma naszych Y-train, tylko jest nasza funkcja forward z naszymi nauczonymi parametrami. Więc tutaj jakby używamy naszych zapamiętanych wag, które się nam nauczyły, żeby tak naprawdę przeciąć ten zbiór, a nie już nasze wartości, które są tutaj. Tutaj, przepraszam, Y-owe są w tym miejscu.